Rzeczy, których dr Bright nie ma prawa robić w fundacji SCP, część czwarta. Dr Bright nie ma prawa bawić się w cukierek albo psikus. Nigdy. Abel to nie Kratos. Dr Bright nie ma prawa już produkować, tworzyć lub przypominać o rzeczach z walk robotów SCP. Kopie SCP-1981 nie mogą być wysyłane do programu Najśmieszniejsze Filmiki Ameryki. Ani wrzucane na YouTube. Ani na YouPorn. Ani do Touch Zero. Dr. Bright nie ma prawa po prostu mówić nie dla rozkazów O5, ponieważ są instancjami SCP-5200J. Dr. Bright również nie ma prawa zwracać się do dowództwa O5, dowództwa MFO, Woźnego, jakiegokolwiek personelu fundacji jako spoko dzieciaczki. Dr. Bright nie jest finalnym bossem niczego. Dr. Bright nie wygrał internetów i nie jest upoważniony do ogłaszania, że jakiekolwiek inne jednostki to zrobiły. Nie jest też upoważniony do żądania lub rozprowadzania instancji SCP-335 w celu udowodnienia tego. Dr. Bright nie ma prawa pokazywać młodszym pracownikom swojego słodziutkiego znamienia. Dr. Bright nie ma prawa używać SCP-173 na żadnych produktach Hasbro. Dr. Bright nie ma prawa brać SCP-1187 na poranną przejażdżkę. Dr. Bright nie ma prawa zgłaszać raportów z incydentów do Nagrody Darwina. Nawet jeśli jest pewny, żeby wygrał. Dr. Bright nie ma prawa uczyć SCP-1370 grać w wieloosobowe gry komputerowe. Pokazywanie mu słownictwa przeciętnego, nastoletniego gracza lub zapoznawanie go z konceptem teabaggingu nie jest usprawiedliwieniem. Oczne strączki nie potrzebują kapeluszy, muszek ani innych części garderoby. Dr. Bright nie ma prawa używać usuniętych danych w raportach SCP jako zabawy w wstaw pasujące słowo. Robokoleś nie jest kawałkiem zepsutego boga. Dr. Bright nie ma prawa tworzyć anatomicznych poprawnych dla Kimakur wzorowanych na SCP-173, SCP-105, SCP-999J, SCP-076-02 lub doktorze Crownie. Poniższe nie stanowią odpowiedniego źródła dla personelu klasy D. Pośredniak, OLX, pokazy talentów, Jerry Springer Stapping, sieroty, urwisy, obszarpańce, te skurwysyny, co zarysowały mi lakier w mini samochodowej, byłe dziewczyny, byli chłopacy, byli partnerzy jakiejkolwiek płci, spokrewnieni członkowie personelu, komentarze na YouTube, trolle na forach, zdesperowane nastolatki, złe aplikacje do fundacji SCP. Co prawda zrobiono dwa wyjątki, ale reszta jest zakazana. Okupacja Wall Street, przyjęcia herbaciane, zielone imprezy, zielone imprezy, The Gentling of the Jackalos. Jak do cholery oni pracują? Następujące nie są obiektami SCP. Tęcze, podwójne tęcze, ponaddźwiękowe boom, obojętnie dźwiękowe czy jakiekolwiek inne, pływy, księżyc, pieprzone magnesy, kamień, który skacze 3 razy, zanim wejdzie pod wodę, ser sojowy, hipisi, hipsterzy, milfy, G-milfy, GG-milfy, naprawdę śmieszne skecze SNL, ponieważ takie skecze nie istnieją, nie mogą być SCP. Czyjekolwiek piersi, ludzie potrafiący ułożyć kostkę Rubika w dowolnym rozmiarze, lśniący i jakikolwiek Pokémon. Nikt nigdy nie zwraca się do doktora Brighta jako team i nie ma on prawa zapoznawać nowych pracowników z SCP-524. Dziobak nie jest SCP.
Nie, naprawdę. Nie jest nawet wytłumaczonym. Doktor Bright nie ma prawa testować rytuałów z internetowych creepypast, używając członków personelu klasy D. SCP-963 nie jest milenijnym przedmiotem. Doktor Bright powinien się powstrzymywać od namawiania SCP-237 do stania się broni. Nie, nawet by polepszyć jego usposobienie. Poza tym, próby uczynienia broni z SCP-042 tylko pogorszą sprawę. Ponowne umieszczanie koniowatych, nieważne jak małych, w SCP-914 na bardzo precyzyjny jest kategorycznie zabronione. I nie, nie możesz go zatrzymać. Odpowiedzią na przełamanie zabezpieczeń nigdy nie jest: zrekrutuj drużynę 5 wybitnie uzdolnionych nastolatków. Albo wyślij 5 pierścieni do 5 specjalnych młodych ludzi. Albo zapytaj młodszych personel, czy są wystarczająco złymi dziomalami, by zabezpieczyć wyłom. Doktor Bright nie ma prawa ogłaszać, że został wytrenowany, by podbijać galaktyki. Doktor Bright nie może podejmować prób zniszczenia SCP-682 używając mocy przyjaźni, mocy miłości lub jakiejkolwiek mocy, której istnienie zostało potwierdzone. Doktor Bright nie przypomina nikomu o dziecku z mocą wudu i nie ma prawa mówić nikomu, że on mu przypomina o tym. Rebelia Chaosu nie jest zainteresowana przyzywaniem demonów do materialnego świata, by sprowadzić zagubione moce chaosu. I dalej, doktor Bright nie ma upoważnień do informowania nowych badaczy, że jest inaczej. Doktor Bright nie ma prawa tworzyć wpisów SCP-582, by radzić sobie z młodszym personelem, który go zdenerwował. Doktor Bright nie ma prawa przyklejać magnesów na lodówkę do sprzętu fundacyjnego. Ani SCP-914, ani SCP-882, ani ofiar SCP-214, ani kawałków zepsutego boga, ani jakichkolwiek magnetycznych obiektów będących pod kontrolą fundacji. SCP-1916 działa tylko, jeśli jest podawany doustnie. My to wiemy. Nie ma powodu do dalszych testów, doktorze Bright. Prawdziwa Lala, trademark, kupiona przez doktora Brighta, nie ma żadnych poświadczeń bezpieczeństwa. Nawet jeśli pisze lepszy raport niż doktor Kondraki. Dlaczego nie? Nie jest akceptowanym upoważnieniem, by robić krzyżówki testowe SCP. Fundacja nie ma mobilnych formacji operacyjnych przeznaczonych do łapania i przechowywania troli internetowych. Doktor Bright nie ma prawa zakładać nowych mobilnych formacji operacyjnych przeznaczonych do łapania i przechowywania troli internetowych. Wężowa ręka nie jest synonimem do masturbacji. Twoja stara nie jest tak brzydka, że SCP-096 jej nie gonił. SCP-173 nie jest opiekunką do dzieci. Zmuszanie do grania z SCP-173 w Gdzie jest Bobas jest jawnym okrucieństwem. Nie, jak dr Bright twierdzi, ku**ko zabawne! Dr Bright nie jest zaproszony na doroczne wakacyjne przyjęcie fundacji. Doktor Bright nie ma prawa organizować własnych wakacyjnych przyjęć fundacji. Wakacyjne przyjęcia fundacji są odwołane na czas nieokreślony. SCP-682 nie ma odstemplowanego loga Wondertainment na swoim podniebieniu. Ani na swoim tyłku. Odgrywanie piosenki Thriller w pobliżu ofiar SCP-008 jest kategorycznie zabronione. Wypuszczanie ofiar SCP-008 i bicie ich, by symulować Minecrafta, jest również zakazane. Wypuszczanie kilku agentów naprzeciwko ofiar SCP-008, by symulować Resident Evil, również nie jest usadnioną wymówką. Doktor Bright nie jest dopuszczany w pobliżu ofiar SCP-008. SCP-682 nie będzie zaspokojony przez rytualne poświęcenie dziewicy. K
zachęcenie, reżyserowanie lub występowanie w seksaśmach celebrytów nie jest odpowiednim zadaniem dla pana Detza. Cokolwiek zawierające słowa słoniowa gorzałka. Ośrodek 19 ciągle nie jest sprawny po ostatnim incydencie. Lubię wielkie dupery. Nie jest wystarczającym powodem, by karmić słonia SCP-1575-1. Dr. Bright pod żadnym pozorem nie może próbować wejść w posiadanie SCP-682. Przed chwilą dotknąłem SCP-1453. Nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem żadnego przełamania zabezpieczeń. Bez koszuli, bez butów, bez obsługi nie oznacza, że spodnie i bielizna nie są częścią dress code'u. Zwłaszcza od kiedy bez koszuli, bez butów, bez obsługi nie jest częścią żadnego oficjalnego fundacyjnego dress code'u. Dr. Bright nie może używać tej listy jako życiorysu. Dr. Bright nie ma prawa zasłaniać się swoim własnym dekalogiem, zwłaszcza w obecności SCP-343.